Co tu się dzieje? Kim ty kurwa jesteś w ogóle? Ja wiedziałem, że granie w te gierki w końcu mnie doprowadzi do takiego stanu. Trzeba z tym skończyć. Witaj, Arturze, dostojny knurze. Ej, ale ja już przecież schudłem. Wchodzisz do pradawnego portu Pożydar, gdzie karły biją w dzwony, a baby używa się jako wiadra na monety. Ja nawet nie chciałem tutaj być, ale o co chodzi? Musisz rozwiązywać zadania, które pozwolą ci zdobyć klucze, a te klucze pozwolą ci zdobyć możliwość zdobycia kluczy do rozwiązania fortu. A potem te podpowiedzi pozwolą ci odgadnąć hasło, które pozwoli ci zdobyć hajsy. Ale uważaj na tygrysy! Och, te tygrysy! Kurwa, dziadu! No dobra, wszystko fajnie, nawet ci mało rośli, no nawet Lux, ale powiedz mi, co ja tutaj robię i o co ci kurwa chodzi do cholery? Uznałem, że ty, weteran gównianych gier, będziesz idealną osobą do zdobycia skarbu fortu Bożidar. A poza tym, wyjście z tego fortu jest albo przez tą bramę, albo przez morze, więc chyba nie masz wyboru. No dobra, dziadu boloński, co masz, ryj koński? Gdzie jest to pierwsze zadanie? Chcę już do domu, naprawdę. Tam, Żak, wbij w dzwon! Jestem Żak du Paryża, znany krytyk filmowy i znowu zostałem upokorzony, biorąc udział w tak marnej produkcji. Budżet tej produkcji to jakieś 0 zł i brak czasu i garść niespełnionych ambicji. Nawet ja to jestem Artur, przecież tylko że mam ręczniki na głowie. Więc jedynym Francuzem, na którego było nas stać, to jesteś ty, więc wal w ten gong. Ale to nawet nie jest... Jestem pijany i składam ten film i nie mam pomysłu na intro, a tamto jest stare, więc co to kurwa jest? Te teleturnieje. Dzisiaj ani nie myślę, żeby płacić za podłączenie do klasycznej telewizji, ale kiedyś przed erą internetu lub dzisiaj, gdy odwiedzam rodzinę, zawsze w tle leci ten praktycznie nieustający ciąg reklam przecinany wątpliwej jakości ramówką. Koło Fortuny z tańcującym Norbi, jaka to melodia, z tańcującymi wszystkimi ludźmi w studio, bądź milionerzy, czy jedni z 10. Oczywiście te formaty są z nami od lat i pamiętam je jeszcze za czasów mojego aktywnego oglądania telewizji. Nie wiem, czy to moje starcze pierdolety, ale kiedyś ta telewizja była bardziej szalona w pomysłach. Jakieś powalone wyzwania, przeciskanie się przez otwory, robienie totalnie bzdurnych rzeczy za pieniądze, czy wyjawianie swoich największych sekretów za hajs, rozpieprzając swoje relacje rodzinne. Swoją drogą, powiedzcie mi, czy nie chcecie jakiegoś live'a bądź odcinka z reakcją na chwilę prawdy, bo ten koncept jest tak porąbany, że nie wierzę po prostu. Oczywiście mamy te wszystkie Love Island czy inne Wielkie Braty, gdzie nacisk na kontrowersje jest bardziej położony na seks, ruchanie, ale brakuje mi takich programów właśnie jak Fort Boyard. Za Wikipedią. Fort Boyard, francuski program telewizyjny rozgrywany na terenie fortu o tej samej nazwie, położonego na zachodnim wybrzeżu Francji. Pierwsza edycja programu powstała we Francji w roku 1990. We Francji program jest emitowany na kanale France 2, kanał macierzysty, oraz na TV5 Monde, kolejne sezony emitowane z rocznym opóźnieniem. Na fali jego popularności powstało wiele innych lokalnych edycji. Wszystkie nagrywane były na terenie Fortu Boyard. W tym oczywiście, co nas najbardziej interesuje, czyli polska edycja emitowana w latach 2008-2009. Z mojego researchu do tego odcinka wynika, że na przestrzeni lat zasady programu ulegały zmianie. A tu dochodził jakiś punkt, a tu dodawano czy odejmowano nowe etapy i tym podobne. W rodzimej edycji sprawa była prosta. Drużyna składająca się z 5 osób, prowadzona przez jakąś gwiazdę, na przykład jak w kultowym odcinku z Mariuszem Podzianowskim, musiała zdobywać klucze, przechodząc przez jakieś pojebane zadania, wymagające siły, zręczności i trochę mózgu, przy okazji zagadek dziada zwierzy, w którego wcielił się Janusz Weiss. Tutaj znowu posłużę się cytatem tylko z samego programu. W
pierwszym etapie jest 9 zadań. 7 z nich to aktywności wykonywane w komnatach fortu. Czas na ich wykonanie jest odmierzany przez klepsydrę z niebieskim płynem i wynosi około 2-3 minut. Jedna z osób z drużyny wchodziła do celi fortu, wykonywała tam jakiś szajs, żeby zdobyć klucz. Trzeba przyznać, że te zadania były czasem dość oryginalne, ale najczęściej polegały na przejściu jakiegoś toru przeszkód, wejściu do jakiegoś miejsca albo na unikaniu w pierdolu. Mówiłem wam już, że kiedyś telewizja była zmariowana? Tutaj naprawdę czasem miałem wrażenie, że uczestnicy mogą zrobić sobie poważną krzywdę, próbując zdobyć klucz. Ja wiem, że to jest wszystko zabezpieczone, ukartowane, wyreżyserowane, ale wydaje mi się, że kiedyś wszyscy nie chuchali, nie dmuchali na wszystko tylko po to, żeby nic się nie stało na planie. Spinaczka po ścianach fortu, balansowanie na wysokości, nurkowanie, a to wszystko w opuszczonym więzieniu. Co więcej, jak nie udało się zawodnikowi wyjść z celi przed upływem czasu sygnalizowanego klepsydrą z niebieską cieczą z reklam pod pasek, to zostali zamykani w pizdu i tyle. Każdy ją zamykał za suwę i po typiarze. W etapie drugim zadaniem zawodników jest zdobycie jak największej liczby logicznie powiązanych ze sobą słów wskazówek. Korzystając z nich należy odgadnąć jednorazowe hasło, które umożliwi dostęp do złota znajdującego się w skarbcu. Tutaj mamy więcej zagadek oraz dwa zadania ekstremalne, jeszcze bardziej pojechane od poprzednich. Na szczęście na tym etapie karzeł nie może już nikogo zamknąć. Tutaj jak nie zdążysz dotrzeć do podpowiedzi w jednym kawałku, to spłonie on na twoich oczach. No i dochodzimy do etapu finałowego, gdzie nasza dzielna drużyna musi odgadnąć hasło do skarbca pełnego pierdolonych tygrysów. Czy może być jeszcze bardziej zrobione to po krawędzi? No oczywiście. Jeśli nasi bohaterowie rozszyfrują hasło, to na chwilę uprzejmie zabierane są tygrysy, a z nieba spadają pieniądze w postaci metalowych krążków zwanych wire dummy. Teraz trzeba zapinkalać w te i we w te od pojemnika z monetami do pojemnika z monetami na zewnątrz. Oczywiście, krata wejściowa cały czas się zamyka, więc musisz użyć baby jako wiadra, żeby załatwić sobie jak najwięcej złomu. Tak, to jest prawdziwa sytuacja z programu. Jak zostanie ktoś w środku i nie zdąży uciec, to Robert Gonera nadusza wajchę, wypuszczając tygrysy, a cała kasiorka wpada do zapadni. Jeśli jakimś cudem udało się zebrać trochę szmalcu, to jest on przeliczany po nikomu nieznanym kursie na PLN-y. Co pisałem tylko pobieżnie zasady tego programu, bo gdybym miał opisać każdy szczegół, to ten odcinek trwałby więcej niż sam Fort Boyard, ale ten kontekst był ważny i potrzebny, ponieważ gra jest tak zjebana, że jakbym opisał tylko jej gameplay, to z kolei ten materiał trwałby tylko kilka minut. Pierwsze zadanie będzie wymagało sprytu, umiejętności i cierpliwości. Tak więc masz godzinę, inaczej zostaniesz tu na zawsze razem ze mną i z tym Francuzikiem. Czekaj, czy to nie miał być karzeł? Chyba obiecaliście mi karły. Ten odcinek ma zerowy budżet. Jedynymi debilami, którzy chcieli wystąpić w tym, pożal się Boże, filmie, jesteś ty, tylko przebrany w głupie czapki i z nalanym piwem bezalkoholowym do kieliszka, bo nawet ci nie stać na wino, więc zrób to zadanie z Fortu Boży Dar, inaczej będziesz go nazywać Ledomym. Trzeba posprzątać i tak dalej, po piłę pójdę i tak dalej. No, czas iść do pracy. Noż kurwa mać. Przejdźmy do samej produkcji, która została wyżygana 27 czerwca 2019 roku na wszystkie popularne maszynki do grania przez kultowe w pewnych kręgach studio Appeal. To ci sami ludzie, którzy wydali przygodówkę Outcast w 1999 roku. Potem po klęsce finansowej wspomnianej produkcji studio umarło, by w roku 2015 powrócić do życia. Stworzyli remake swojego oczywiście jedynego hitu, nieoficjalny remake gry The Bluecoats North vs. South, a później już tylko klepali gierki na licencji popularnych teleturniei. I wydawać by się mogło, że pomysł na przeniesienie zasad tego dość szalonego teleturnieju do wirtualnego świata i zrobienie z tego gry imprezowej to świetny pomysł. No i macie rację, tylko trzeba byłoby jeszcze całość jakoś poprawnie wykonać, a tutaj spierdolono jedno z najważniejszych rzeczy w grze imprezowej. Ale o tym później. Ja wybrałem wersję na Nintendo Switch, ponieważ
była promocja na sklepie Nintendo i całość kosztowała mnie astronomiczne 12 zł, co i tak uważam za zmarnowanie moich pieniędzy. Na początku wybierzmy bohatera. Mamy tutaj Jordana z telewizji gry, babę Wiadro z kultowego odcinka Fort Boyard polskiego, jakiegoś typowego typka i blondynkę. Ogólnie ten wybór nie ma żadnego znaczenia i wybierasz tylko to, którego głosu nie chcesz słuchać przez całą jebaną grę, bo oczywiście reszta drużyny będzie cię dopingować, co sprowadza się do wykrzykiwania w kółko tego samego i doprowadzania cię do kurwicy. Come on, give it all you've got. Focus. Po dokonaniu tego arcyważnego, jakże zacnego wyboru, czeka cię pierwsze wyzwanie, czyli słuchanie dziada, który tłumaczy zasady gry. Nie wiem, kto nagrywał voiceover do tego pana, ale proszę, wypuśćcie go z piwnicy albo dajcie leki na astmę czy coś. Oczywiście, żeby zaoszczędzić na dublażu, dziad wydaje jakieś chrząknięcia, pokrzykiwania i sapania zamiast słów, co nie dość, że jest dość niepokojące, zważywszy na koronkę, to jeszcze obleśne i tanie. Dziadu, co ci jest, dziadu, nie umieraj mi tutaj, jesteś jedyną osobą, która wie, jak się wydostać z tego kurwidołka. I tutaj przechodzimy do największego problemu i zarzutu, jaki mam do tej gry. Ilości zadań. W trakcie jednej rozgrywki będziemy musieli zaliczyć około 10 zadań, zależy jak nam pójdzie i czy będziemy musieli ratować jakiegoś naszego przydupasa z loków. A wiecie, ile jest wszystkich zadań w grze? 12. Tak kurwa, po jednym zagraniu, które zajmie nam dla jednego gracza jakieś szalone 20-30 minut, jest po sprawie. Nie ma tutaj do czego wracać. Oczywiście zabawa się wydłuży ze znajomymi, jeżeli w ogóle jakikolwiek masz, ale jeśli masz, to naprawdę nie chcesz grać z nimi w to gówno, to i tak jesteś w stanie ogarnąć wszystko, co ta gra ma do zaoferowania w jebane 40 minut. To jest jakiś skandal, to jest zaprzeczenie całej idei gier imprezowych, gdzie powinno być na tyle kontentu, żeby móc odpalić ją więcej niż raz. I jeszcze jakby te minigierki były jakieś ciekawe lub miały na tyle losowy charakter, żeby mogły być magdolowane wielokrotnie, tak na przykład w świetnym To jesteś ty na PlayStation. Tutaj niektóre wyzwania trwają dosłownie 2-3 minuty i są do siebie bliźniaczo podobne. Ja pierdolę, ja nie wierzę. Nie dość, że minigry są praktycznie zerżnięte z telewizyjnego pierwowzoru, to jeszcze niektóre działają na tym samym patencie, przez co są wtórne i nudne. Mamy tutaj takie totalne chujstwa na dosłownie kilka sekund, jak Excalibur polegające na QTE z klękaniem do miecza. Dwie gierki polegają na tym samym kurwa, czyli na bieganiu na bieżni, braniu barachła z sufitu i klikaniu przycisku na jej końcu. Kolejna para atrakcji to jeżdżenie samochodzikiem, gdzie na safari będziemy ładować wodę do naszego bolidu oraz sikać nią do dziury, omijając wkurwiającego tygrysa, który przesmradza się z kąta w kąt, czasem blokując się o naszą mędelniczkę, ale nie robiąc większej krzywdy. W drugiej zaś, zwanej wojny samochodowe, będziemy musieli naduszać piąchą przyczepioną do maski zapierdalacza w tle w odpowiedniej kolejności. I tutaj mega twist, kolejność się zmienia o ja pierdolę z każdym zagraniem. A w ramach przeszkadzajki jakiś dzban bez mózgu, który za jedyny cel żywota obrał sobie napingalanie w nas. Przy kolejnych widać lekkie postaranie, no ale bez przesady. Na Dino Rodeo będziemy w QTE majtać analogiem w rytm muzyczki przypominającej sławny hit DJ-a Bobo. Mamy też segment, w którym trzeba aktywować Big Brain i rozwiązać w miarę proste zagadki. W jednym, jeżeli nie odpowiemy, to zostaniemy zmumifikowani żywcem, a w drugim to klasyczne odgadywanie hasła na podstawie podpowiedzi, tak jak w finalnym show. Takim sztandarowym momentem oraz miejscem, gdzie możemy się wykazać swoją pamięcią, jest pojedynek z radą, czyli zapamiętywanie kolorków. Jeżeli nam się nie uda rozwiązać jakiegoś zadania, to będziemy mogli uratować naszych kamratów. Łapiąc kurwa szklaną kulę. Nie pytajcie mnie o sens, też nie wiem.
Są też dwie gry, których nie ogarniam za chuja i zawsze na nich failowałem. To niby jest proste i polega na omijaniu obracających się patyków poprzez kucnięcie lub podskok, ale nie wiem dlaczego i kto wpadł, że tylko w tej jebanej grze jest input lag, przez co nie byłem w stanie przejść tego wyzwania i zawsze sobie ten głupi ryj rozjebałem. Ale to i tak nic w porównaniu do Mega Gafu, gdzie latamy na jetpacku napędzanym wodą, zbierając monetki. Wszystko spoko, ale do ciężkiej kurwy. Ktoś tak spierniczył sterowanie, które polega na wystrzeleniu się i próbie jakiejkolwiek kontroli nad naszą postacią, że doprowadzała mnie ta aktywność do granic w kurwu. Serio, mieliście jedną robotę i ją zjebaliście. Pomysł był podany na talerzu. Wystarczyło jakiekolwiek grywalne opitolenie tego wszystkiego i byłaby gierka lux cud malina, a tak to wyszedł generator zawałów ze stresu w postaci bardzo powtarzalnej, nudnej kupy. Ale jak już wspomniałem wcześniej, największym problemem tej produkcji jest fakt ubogiej ilości gier. To nie jest gra dodawana do pierogów po 2 zł w koszu w biedrze. Normalnie na Steamie trzeba wyskoczyć z 90 zł za to cudo, a po 20 minutach wiemy już wszystko. Serio kurwa? Nie chciało wam się więcej zrobić niż wątpliwej jakości rozgrywki na jedno krótkie posiedzenie? Ja wiem, że to jest gra imprezowa i wtedy rozwija skrzydła, ale mi jest po prostu wstyd przed znajomymi pokazać takie gówno. To, że ja się w nim taplam, to moje dziwne hobby, ale nie zmuszę nikogo do zabawy w to chujstwo. Od strony technicznej jest okej, grafika jest stylizowana i nawet się broni, muzyczka to głównie tematy z teleturnieju, więc tutaj twórcy mieli robotę odjebaną elegancko. Mocno wkurwiające są odgłosy naszych kamratów, którzy mają zapętlone kilka wypowiedzi i z uporem maniaka będą dopingować nas, doprowadzając do szału. Focus. Dino Rodeo. Come on, you can do it. Jeszcze to bym mógł przeżyć, ale karygodne są czasy i ilości ekranów ładowania oraz sterowanie w niektórych grach. Co do tych pierwszych, to mamy ładowanie za każdym zjedzonym zrazem, kiedy gra robi cokolwiek. Przed odklepaniem jakiejkolwiek gierki mamy na przykład ładowanie, wypowiedź dziada, ładowanie, scenka wchodzenia do pomieszczenia z kilkusekundową animacją, ładowanie, gra trwająca maksymalnie 2-3 minuty, ładowanie, scenka po grze, ładowanie, no ochujeć można. Zaznaczam, że te wersje testowałem na Nintendo Switch, które tytanem prędkości absolutnie nie jest, ale sama gra, grafika i zawartość aplikacji nie wyglądają na turbo pochłaniacz zasobów, więc nie mam kurwa pojęcia, co się tyle ładuje. Chyba chuje dla mnie za zagranie w to. Co do sterowania, to w większości gier jest spoko, ale model jazdy to jakiś totalny absurd. A sterowanie w grze, gdzie trzeba omijać obracające się wałki, żeby nie walnęły cię w głupi caban, albo nie podcięły cię i żebyś sobie tego głupiego ryja nie rozwalił, mają taki input lag, że się nie da w to grać. Brawo! Podsumowując, myślałem, że czasy budżetowych gównogier na licencji popularnych marek minęły, ale kilka przykładów z ostatnich lat utwierdziło mnie w przekonaniu, że na tym polu branżunia nie powiedziała jeszcze ostatniego słowa. Fort Boyard nie jest najgorszą grą, w którą grałem, ba, nie jest też najgorszą grą imprezową, w którą dane było mi się bawić, jednak do chuja kurwy. Ta gra powinna być dodawana za darmo do zsiadłego mleka lub kupna 10 rolek szarego papieru. Jak można żądać 90 zł za zestaw chujowych minigierek z prawie zerowym potencjałem do zagrania ponownie, które możemy opitolić w normalnej grze w 20 minut. No do chuja, nie wiem jakim desperatem trzeba było być, żeby świadomie i z premedytacją kupić tę grę. W sumie to ja to zrobiłem. Chyba tylko w wypadku jak mieszkasz w Fort Boyard. Teleturniej jest dla ciebie sposobem na życie i codziennie zapierdalasz baranka wieczorem wielki gong, a wypłatę szef ci daje w wiatrze z baby. I jest to tragiczny skok na kasę i gdyby tych gier było tak z 2-3 razy więcej, to bym nawet nie miał pretensji, chociaż wszystko tutaj było wyłożone na tacy, nie trzeba było się wysilać, tylko przenieść te najciekawsze konkurencje do komputera i wsio. Ale to wygląda jak bardzo drogie demo gry. I w sumie tak trochę jest, bo wyszła kolejna część, Escape Game Fort Boyard, gdzie za te same pieniądze mamy 26 gier, czyli 2 razy więcej. Jak już naprawdę jesteście psychofanami tego formatu, to kupcie sobie tę drugą część. Wszyscy inni mogą się rozejść, najlepiej z daleka od Fort Boyard. Dobra, dobra, spokojnie, muszę podreperować budżet odcinka, żeby to wszystko się nie zawaliło. Hasło okoń. Here we go!
sobie chyba kurwa żartujecie. Dobra, jeden chuj. Tak robią ludzie. Mknąże! Jak się nie ma? Przekaż mu, że meci są do bani.